Gościem finału dnia jest Janusz Korwin-Mikke, Kongres Nowej Prawicy. Witam, dobry wieczór. Witam Państwa. Zaczynamy od tematu i gorącej debaty, która znowu powraca. Debaty na temat fotoradarów, bo już na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się poselskimi projektami ustaw, które mają zmienić przepisy ruchu drogowego. Czy to jest słuszna debata? Czy tak jak mówi na przykład Solidarna Polska, fotoradary należałoby w 80% ograniczyć? Czy, jak mówi Platforma, są w porządku, tylko trzeba sprawdzić, gdzie są potrzebne. Przypominam, że Jego Ekscelencja Donald Tusk przed wyborami oświadczał, że to Kaczyński jest szaleńcem, jest tyle fotoradarów. On postawił drugie tyle, także to jest po prostu oszust. I już, no, partia, która mieliła się liberalną, teraz robi co może, żeby traktować ludzi jak niepełnosprawnych. Ale wszystko z argumentem bezpieczeństwa na drogach. No to ja proponuję zmierzyć prędkość na drogach do zera. Bezpieczeństwo wzrośnie z całą pewnością. Ale jakoś to nad tym bezpieczeństwem trzeba czuwać. Czy w takim razie fotoradar to jest nie, trzeba po prostu surowo wcielone? Nie, surowo trzeba karać tych, którzy popełnią przestępstwo drogowe, a nie zapobiegać. Ludzi trzeba traktować jako ludzi odpowiedzialnych. Także fotoradary stoją sobie na prostych odcinkach dróg, gdzie spokojnie można jechać tam sobie, powiedzmy sobie 100 na godzinę czy ileś. Stoi sobie nagle 50 i fotoradar. No. Czyli krótko mówiąc, trzeba je postawić w miejsce, które są potrzebne. Tak, ale czyli nie likwidować całkowicie. Jeśli 10 razy mniej, ja bym stawiał fotoradary w miejscach, gdzie to jest zagrożenie, mianowicie. To nie jako fotoradar, tylko jako dowód na popełnienie przestępstwa, bo jeżeli jest taka sytuacja, są takie miejsca, myślę, że kilkanaście w Polsce jest, może kilkadziesiąt, gdzie jest droga podporządkowana, jest droga główna i pan może na niej jechać, ale ma łuk albo górę i pan nie widzi tego z wjazdu, prawda? I w tym momencie człowiek musi wiedzieć, że człowiek, który jedzie najwyżej 50 na godzinę, bo ja się w ogóle by nie można było wyjechać, bo jak będzie ktoś jechał 150, to mnie rozjedzie, prawda, bez cienia, więc w takich miejscach, a jest tego trochę, mówię, kilkanaście, bo to kilkadziesiąt takich miejsc w Polsce, tam powinny rzeczywiście stać fotoradary jako dowód popełnienia przestępstwa. I za to nie będzie mandat, tylko jest to chęć spowodowania w wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Natomiast podstawy w wypadkach, one są absurdalne. Ale z drugiej strony opozycja okopała się na swoich pozycjach, twierdzi, że tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie nabijanie kasy, nabijanie budżetu. Tak, no, atakuje ministra Rostowskiego, atakuje ministra Nowaka. Czy to nie jest przesada? Oczywiście nie. Absolutnie nie jest przesada. Jak on sobie zaplanował wpływy do budżetu z tego, no to oczywiście, że o to chodzi. Kolejny temat, który w tym tygodniu się również pojawił, to fakt, że młodzi ludzie nie oszczędzają na emeryturę. Wiele jest teorii, wiele jest opinii na ten temat. Jedna z nich mówi, że to przez sytuację na rynku pracy, która zmusza młodych ludzi do pracowania na umowach śmieciowych. To prawda, pańskim zdaniem? Ale ja też bym na ich miejscu nie czuł, nie tylko na emeryturę, bo jak ja odłożę, to ukradną, prawda? Ja się tej emerytury nie doczekam. Przecież wiadomo dokładnie, ale w tej chwili podobno już Fortune Knox złotą ukradziono, więc panuje absolutna demoralizacja, upada cywilizacja. Wiadomo, że tej emerytury nie docieka. Po co odkładać? Ale póki co system mamy, jaki mamy. Czyli co młodzi ludzie powinni robić? Odkładać sobie, ale to nie teraz. Sami sobie. Ale to nie teraz. Teraz powinni inwestować w przyszłość. Dopiero potem, jak będą mieli 30 lat, czy ileś, jak będą zamożniejsi, chcą odkładać. A na razie po co? A najlepiej to mieć dzieci. Mieć dużo dzieci, dobrze je wychować, to dzieci na starość ojca i matkę utrzymają. Ale za co to dzieci wychować? No właśnie za to, że się nie płaci składki ubezpieczeniowej. Ale większość już tego nie robi, z tego co słyszymy. Jeżeli chodzi o umowy śmieciowe, premier Donald Tusk po komisji trójstronnej ostatnio powiedział, że będzie walczył z umowami śmieciowymi, że będzie wdrażał specjalny program. Pan wierzy w takie zapowiedzi? Jakby to panu powiedzieć, no, po mojej wypowiedzi na temat walki z fotoradarami, no to również to samo sądzę o panu Donaldzie Tusku, który mówi to samo. Ja przypominam, że pan Donald Tusk, co przypomnieli mi ludzie na moim portalu, pan Donald Tusk obiecał również podatki 3 razy 15, 15% VAT, 15% PIT, 15% CIT. No i co z tego zostało? Podwyżka VAT-u. Platforma Obywatelska teraz z premierem oczywiście na czele. Można odnieść wrażenie, że przechodzi trudny okres. Pana zdaniem to jest takie chwilowe załamanie, czy początek rozpadu? Moim zdaniem za kilkanaście miesięcy nie będzie już ani PO, ani PiS-u. Te partie się rozpadają. Można to było zobaczyć po Borach w Rybniku, gdzie
PiS mobilizował wszystkie swoje siły, 130 posłów Kaczyńskich, Ziobra, i uzyskali wynik niższy niż sondaże, jakie mieli ogólnopolskie. A PO dostało 18%, prawda? Grzegorz Schetyna dzisiaj w najnowszym wydaniu Tygodnika Wprost twierdzi, że Platforma Obywatelska musi wrócić do korzeni, że chciałby porozmawiać i spotkać się z Janem Rokitą. Czy szykuje się jakaś większa wolta? Jeżeli tak, to się szykuje większa wolta. Pan wierzy w Grzegorza Schetynę jako lidera? Ja nie zajmuję się wiarą. Ja patrzę na możliwości realne i myślę, że są tacy ludzie jak pan Rokita, czy pan Gowin, czy inni, którzy mogą sporo namieszać Platformy. Pan Gowin już chyba nie namiesza. Dlaczego nie namiesza? No, właśnie w tej chwili jest w pozycji takiej, nie ma już obowiązków, obowiązków ministerialnych, więc może mieszać. Czyli widzi pan lidera w Gowinie? Ja nie mówię, że lidera. Ja mi się wydaje, że Platforma po prostu powinna się po prostu podzielić na jakieś normalne partie, bo co to jest? Co to za liberałowie, którzy przyjmują pana Rukowicza, prawda, czy innych ludzi z SLD? No, w tym momencie Platforma przestała być partią centroprawicową, stała się centrolewicową, podobnie jak PiS zresztą. Jest teraz miejscem na prawicy i myślę, że to jest pora nie tylko dla Kongresu Nowej Prawicy, ale i dla innych ludzi. Pan wie, czy ten rozkład bardzo szybko, to niezbyt... 12 miesięcy, mówię, to nie jest tak szybko w polityce. Przypominam, że do wiosny przyszłego roku ma to zgodnie z ekonomistami wszystko pieprznąć, także... Tym akcentem teraz przerywamy naszą rozmowę, wracamy do państwa po krótkiej przerwie. Gościem finału dnia jest Janusz Korwin-Mikke. Wracamy do naszej rozmowy. Przed przerwą powiedzieliśmy o Jarosławie Gowinie. Teraz chcę zapytać jego następcę. Marek Biernacki zajmie stanowisko ministra sprawiedliwości. Już jutro prezydent powoła go na to stanowisko. Jak pan ocenia tę kandydaturę i tę decyzję Donalda Tuska? No, to jest wewnętrzna sprawa Platformy Obywatelskiej. Długo nie pobędzie, bo Platforma też długo nie porządzi, więc... Ale myśli pan, że to że fakt, że z tej frakcji konserwatystów ktoś obejmuje ministerstwo po Jarosławie Gowinie, to jest znaczące? Czy Donald Tusk, bo takie komentarze się pojawiły, tylko i wyłącznie dba o wewnętrzną politykę partyjną, obsadzając stanowiska ministerialne? Ja się nie chcę wtrącać wewnętrzne sprawy Platformy Obywatelskiej. To teraz wtrącimy się może w Lewicę. Leszek Miller. Leszek Miller, który na pochodzie pierwszomajowym korzystał z usług suflera, sam tego swojego przemówienia nie powiedział. To kompromitacja czy wpadka? Cóż, polityka to jest jeden wielki teatr i w teatrze suflerzy są stosowani. Czy nie potępia pan za tą lidera? Znaczy jest to trochę ośmieszające. No, mimo wszystko polityk powinien umieć powiedzieć parę słów. Zresztą komentarz u mnie był tam na blogu, że... W końcu tyle razy to już powtarzał, że mógłby się nauczyć na pamięć. Czy ośmieszające jest również, że SLD jutro organizuje wielką debatę na temat Edwarda Gierka? Nie. Pan Edward Gierek był jak na komunistę człowiekiem w miarę normalnym. Nawiązał kontakty z socjaldemokratami zachodnioniemieckimi konkretnie. Starał się niezależnić od Moskwy na tyle, na ile mógł. No, zadłużył Polskę, ale w porównaniu z tym, co pan Rostowski w ciągu 3 miesięcy zadłużył Polskę, akurat mniej więcej na tyle, na ile on zadłużył w warunkach nominalnych Polskę przez 10 lat. Czy w tym bilansie zysków i strat Edward Gierek wychodzi na plus? Znaczy, wie pan, ja nie jestem w ogóle socjalistą, więc na wszystkich socjalistów patrzę jak na ogniwo pośrednie między małpą a człowiekiem, ale trzeba też różnicować, prawda? Trzeba pamiętać, że w Polsce jednak mimo wszystko Gomułka był lepszy od Bieruta, Gierek lepszy od Gomułki, Rakowski lepszy od Gierka. Dlaczego? Bo nie było demokracji i dlatego każdy następny rząd był lepszy. Teraz jak jest demokracja, to każdy następny jest gorszy. Ale czy takie wspomnienie PRL-u i mówienie, że za Gierka to była praca, za Gierka to było, to były kolonie, wyjazdy i żyło się lepiej, to jest przesadzone czy zakłamanie? Przede wszystkim po pierwsze, jest jeden ustrój, w którym praca była zawsze, był to ustrój niewolniczy, więc jeżeli o to chodzi. Co do kolonii, to ja pamiętam, jak byłem pierwszy raz dziewczyną nad morzem, to myśmy byli w Mielnie, w Łazach, po drugiej stronie Przesmyku. W Mielnie było wtedy 8 tysięcy ludzi, w Łazach byliśmy tylko ja, dziewczyna i strażnica WOP-u. Dzisiaj w Łazach jest 8 tysięcy ludzi, w Mielnie 40 i nikt mi nie wytłumaczy, 6 tysięcy, nikt mi nie wytłumaczy, że za komuny więcej ludzi było nad morzem niż teraz. A pamiętajmy, że drugie tyle wyjeżdża jeszcze nad morze ciepłe, gdzieś tam na Śródziemne, prawda, czy jeszcze dalej. Także jest to oczywista bzdura.
jeżeli jesteśmy już po lewej stronie sceny politycznej, dużo się dzieje w ostatnich dniach, nie tylko w SLD, ale również w nowej formacji Europa Plus. Jak pan ocenia tę formację i czy, może tak zapytam, kto teraz rozdaje karty na lewicy? Zastanawiamy się nad formacją Europa Minus. To jest... I pan będzie jej przewodniczył? No nie muszę przewodniczyć, ale trzeba w tym wziąć udział. Przez uwagę, jesteśmy jedyną formacją w Polsce zarejestrowaną, która od początku była przeciwko Anschlussowi do Unii, do wspólnoty wtedy jeszcze europejskiej. Potem przeciwko ratyfikacji traktatu, który tworzył Unię Europejską. Także mamy czyste konto. Chcę przypomnieć, że UKIP, czyli Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, w ostatnich wyborach lokalnych dostała 28% na równi z konserwatystami, bijąc lejburzystów, liberałów i wszystkich. Także wydaje się, że jeżeli Unia dotrwa jeszcze ten rok, oby dotrwała, będą dla nas wybory są bardzo korzystne, to zdobędziemy ładny procent na tych wyborach. Pamiętam, że przy okazji wyborów parlamentarnych ostatnich mówił pan, że Janusz Palikot i w ogóle ruch Palikota byłby dla pana dobrą opozycją. Czy tak dalej utrzymuje pan takie zdanie o Januszu Palikocie? Pan Palikot niestety trochę się zajął nie tym, czym powinien. Wielcześcigodny Leszek Miry nazwał go wodzem naćpanej hołoty i niestety sam się w tej roli ustawił. To był człowiek, z którym się kiedyś nawiązało pewne nadzieje, no bo inteligentny, prawda, tak będę miał. Natomiast okazało się, że on zmienia, że tak powiem, poglądy jak rękawiczki. No a zmontował sobie menażerię istną na czele, której wszedł. Zresztą straszna awantura wybuchła. Napisałem parę dni temu na blogu, że Anna Grodzka nie istnieje. Istnieje tylko pan Krzysztof Bęgowski, który się pomalował, prawda, szminką, no, gdyby się pomalował na czarno, to rzeczywiście przede wszystkim afro mógłby jeść za murzyna. No i afera straszna wynikła, ale muszę panu powiedzieć, po mojemu zdumieniu, że portale, które to komentowały, że bardzo ostro przeciwko mnie, to 90 parę procent internautów mnie popiera w tym. Także naprawdę szkoda, że pan Palikot coś takiego zrobił. Teraz to już wiecznie, do niego wiecznie przylgnie ta łatka, prawda, człowieka, który jedzie na karkach tam jakichś dziwaków. Do tego wszystkiego jest jeszcze Ryszard Kalisz, wyrzucony z SLD, zakłada własne stowarzyszenie. Własne, tylko ja myślałem, że on się zapisze po prostu do ruchu pana Palikota, nie? Nie? No jeszcze nie, teraz ma stowarzyszenie. O. Dom Wszystkich Polska się nazywa. A, to już takie coś było na prawicy, pamiętam. Wszystkich Polska. Czyli też pan uważa, że to nie będzie sukces? Wszystko jest przezabawne. No, oczywiście, że dobrze, że jest podzielona lewica, bo wtedy gdyby była połączona coś, to by się tylko kłóciła między sobą, a tak przynajmniej się kłóci na zewnątrz. Ale szczerze mówiąc, z mojego punktu widzenia, to różnica między panem Palikotem, Millerem, Kaczyńskim i tam Tuskiem jest bardzo niewielka. Proszę zwrócić uwagę, że PO miała partię liberalną. Co ona robiła? Walczyła z hazardem, walczyła z dopalaczami, walczyła z kibolami, walczyła z czymś tam jeszcze, czyli robiła dokładnie to samo, co robiłby PiS. Mhm. Żeby być ścisłym, ustawa o walce z kibolami, czyli kolejna stadiona, była jeszcze autorstwa rządu pana Kaczyńskiego. Tylko Tusk tylko podał do tego. Co za różnica? Czy rządzi pan Kaczyński, czy pan Tusk? Widział jakąś różnicę? Pan Kaczyński miał potem zniszczyć gospodarkę. Niczego takiego nie zniszczył. Nawet podatek spadkowy zniósł. To jakaś ulga, prawda, była. Tusk miał zliberalizować, niczego nie liberalizował, prawda? Podniósł VAT, bo jak pan Kaczyński obniżył spadkowy, to trzeba było podnieść VAT, żeby to wyrównać. No co mamy za różnicę, która partia rządzi? No. To na koniec jeszcze pana zapytam o orła z czekolady przy okazji nie, Święta Konstytucji. Ja go nie próbowałem, nie jadłem tego. Ale podobał się panu? No, wie pan, no jest różne żarty, nie widzę w tym nic straszliwego. Mnie tylko zastanawia, dlaczego PiS robi z tego powodu jakąś histerię. No, przepraszam bardzo, ale nawet coś takiego świętego jak flaga Kongresu Nowej Prawicy była na naszym torcie i została zjedzona. Dlaczego nie oszło z czekolady? Nie, naprawdę, to by tylko świadczyło o tym, że nie mamy w Polsce już żadnych problemów. Tylko oszło z czekolady. I tym tematem orła kończymy dzisiejszą rozmowę. Janusz Korwin-Mikke, Kongres Nowej Prawicy. Był gościem finału dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.